Siemanko, z tej strony Sikor. Dzisiaj na szybkości chciałbym Wam pokazać, jak przenieść dane z Death Stranding wersji na PlayStation 4 do wersji na PlayStation 5, do ulepszonej wersji na PlayStation 5 Director's Cut. Widzicie, ja tutaj mam obydwie wersje, czyli Director's Cut na PS5 i wersję pudełkową na PS4. Ulepszenie do wersji oczywiście kosztuje tam 30 zł. Dostępne jest w sklepie dla wszystkich, którzy mają dostępną wersję na PS4. Ja mam wersję pudełkową wydaną w premiery. I żeby przenieść zapisy, trzeba najpierw odpalić wersję na PS4. Oczywiście można przenieść zapisy wtedy, kiedy one były udostępnione do chmury. Dajemy wtedy kontynuuj, czyli kontynuujemy od ostatniego zapisanego miejsca. Ja na PS4 grę ukończyłem, wczoraj uruchomiłem Cut. Nie wiedziałem jak przenieść save'y, dopiero dzisiaj uruchomiłem wersję na PS5 i zobaczyłem, jak to wygląda. Powiem, że są drobne różnice graficzne w menu. Zresztą zobaczycie to, jak będę odpalał wersję na PS5. Czas ładowania oczywiście też uległ zmianie. Tutaj będę Wam chciał pokazać właśnie, jak przenieść dane i drobne różnice między wersjami, które będą w tym czasie zauważalne. No i żeby przenieść dane, trzeba się udać do obojętnie jakiego terminala ładunkowego. Tutaj widzicie, jestem w świecie PS4. Ale dobra, skupmy się na przenoszeniu tych danych. Tutaj kawałeczek pokażę, jak to wygląda. Akurat jestem w takim regionie, no, że nie za bardzo tak widać tą grafikę, no ale postaram się cokolwiek pokazać. Dobra, żeby nie przedłużać. Tak jak mówiłem, żeby przenieść dane, trzeba być w jakimś aktywnym terminalu dostaw. Bo gdy klikniemy sobie opcję menu, o, tutaj widać mapę z PS4, jak ona wygląda w wersji na PS4. Tutaj widzimy, jak wygląda mapa na wersji dla PS4. I teraz tak. Kiedy wejdziemy w zakładkę System, tutaj mamy opcję wyeksportuj zapisane dane. Wyeksportuj bieżące zapisane dane do użytku w wersji na PS5. I ta opcja jest wyszarzona.
teraz jak klikniemy na tą opcję, no to pojawia nam się komunikat. Możesz wybrać tę opcję tylko przy terminalu dostawy, więc idziemy do terminalu dostawy, ja już to użyłem. No ale pokażę wam, jak to wygląda, bo w samym terminalu tej opcji nie ma, więc jak widzicie, tu są podstawowe opcje. Wystarczy, że jesteśmy przy tym terminalu, naciskamy opcję, przechodzimy do zakładki system, wyeksportuj zapisane dane. Opcja jest już dostępna, klikamy to, wtedy do nas następuje eksport. My teraz wrócimy sobie do ekranu tytułowego. Zamykamy grę. Wchodzimy na opcję dla PS5. Już widać, sam ekran tytułowy jest zmieniony. Same opcje też uległy zmianie, bo mamy wydajności lub jakości. Mamy wybór między jakością a wydajnością. No i dobra. Tutaj dajemy czytaj grę z PlayStation 4 na PlayStation 5. OK. OK. No i jesteśmy. Możesz teraz odwiedzić strzelnicę, korzystając z terminali dostaw posiadających baterie. Teraz będą się pokazywać po kolei wszystkie nasze trofea, oczywiście, które zdobyliśmy w grze. Wychodzą one z opcji z gry na PlayStation 4 do gry na wersji gry na PlayStation 5. Można teraz tworzyć nowe sprzęty 27. Możesz teraz używać assemblera poziom 2 do budowania katapult do ładunku. Dodane nowe funkcje personalizacji plecaka. Dodano nową kolorystykę kwatery. Dodano nowe dane dźwiękowe. Dodano nowe zapisy rozmów. No i tak to wygląda. Sam, niestety mam dla ciebie zlecenie priorytetowe. Nie ma nic wspólnego z naszą misją rozbudowy sieci, ale to bardzo niepokojąca sprawa. Przyjmij je w terminalu w centrum dystrybucji na zachód od stołecznego. Jak to zrobisz, przekażę ci szczegóły. Pośpiesz się, Sam. To dla nas ważne. No i teraz tylko pokażę. Jak to wygląda na PS5. Tutaj ten kawałeczek. Zatrzymaj i nie puszczaj. No i od tego momentu będziemy mogli już grać ze swoim zapisem. No jak widać, te beczki już są troszeczkę inne, nie? Za wiele nie zmieniło. No ale dobra, chodziło tylko o to, żeby wam pokazać, jak przenieść te dane.